Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz teraz zdobyć w Fortnite 1000 level. Siema z tej strony Ledzifisz, tak przed filmem zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba do wejścia mojego Instagrama LedzyWT. No i słuchajcie widzowie, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam naprawdę kozacki błąd po prostu na expa, ale musicie oglądać film od samego początku do samego końca, ponieważ będę tam przedstawiał właśnie bardzo ważne rzeczy, które będziecie musieli wykonać, żeby to wszystko zadziałało. A jeśli doceniacie moją pracę, to zapraszam oczywiście do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz do kliknięcia w subskrypcję pod tym po prostu filmem i do zaznaczenia dzwoneczka, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także możesz dołączyć do 30% osób, które oglądają ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i oprócz tego, no to każdy komentarz o treści klucz serduszkuje, także napiszcie w komentarzu klucz, a ja wam przypinam serduszko, a więc każdy komentarz o treści klucz serduszkuje. No i widzowie, tak jak powiedziałem wcześniej, no to bardzo by mi było miło, gdybyście po prostu zostawili łapkę w górę pod tym materiałem, ponieważ mnie to bardzo motywuje do dalszej pracy. No a generalnie ja was już oczywiście będę zapraszał do oglądania. Dobra, a więc generalnie widzowie, teraz przedstawiam wam błąd na expa, dokładnie tak, przedstawiam wam błąd na expa, także naprawdę ciekawy odcinek się zapowiada, widzowie. No i naprawdę błąd będzie kozacki, serio, będzie mega kozacki i da wam bardzo dużo expa. No i słuchajcie widzowie, pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści klucz serduszkuje, także napiszcie w komentarzu klucz, a ja wam przypnę serduszko. No i słuchajcie widzowie, musimy sobie wejść tutaj i wpisać sobie dokładnie ten kod, który... Nie wiem czemu nie mam skopiowany, ale zaraz będę miał. Także dobra, ogólnie musimy sobie wpisać dokładnie ten oto kod, czyli 6685 0060 i 7283. Dokładnie tak, i jak widzicie, no to jest tutaj taka mapka. No i musimy sobie kliknąć wybierz. I pamiętajcie, żeby ustawić sobie gra prywatna, żebyście nie mieli na grę publiczną, tylko ustawiam na grę prywatną. No i musicie sobie kliknąć graj. No i widzowie, w międzyczasie jak nas wczytuje na mapkę, to możecie dać znać, co dzisiaj jedliście na obiad. Dokładnie tak, dajcie znać widzowie, co dzisiaj jedliście na obiad. No i generalnie, no to pamiętajcie o tym, że każdy komentarz o treści klucz będzie przeze mnie serduszkowany. No i dobra, widzimy się już chyba, jak po prostu będę na mapce. Także dobra, widzimy się za chwilkę. Dobra widzowie, jeszcze zanim ją wczyta, no to ogólnie chciałbym wam przypomnieć, żebyście oglądali film do samego końca, od samego początku, żebyście po prostu nic ważnego nie pomylili i żebyście nie pominęli nic ważnego, to po prostu oglądajcie uważnie film od początku do końca, ponieważ wszystko, co będę robił, no to będzie wam potrzebne do wykonania tego błędu. Także pamiętajcie, żeby po prostu oglądać ten film od samego początku do samego końca. No i widzimy się już na mapce tak serio. No i dobra, jesteśmy dokładnie w tym oto miejscu. No i musimy generalnie sobie tutaj pójść i polecieć dokładnie w to oto miejsce. Dokładnie w to oto miejsce, jak tutaj mamy te takie rzeczy, jak tutaj mamy. No to musimy dokładnie iść w to oto miejsce i dokładnie w tym oto miejscu musimy zatańczyć dowolną emotkę, na przykład tą. No i teraz, jak widzicie, mamy tutaj taki sekret odblokowany. No i musimy sobie przytrzymać. Jak widzicie, jesteśmy w pomieszczeniu. I w tym oto pomieszczeniu musimy spędzić 900 sekund. Dokładnie tak, jak widzicie, no to... Dobra widzowie, a więc jak widzicie, no to już mi się tutaj skończyło odliczanie. Dokładnie tak, skończyło mi się tutaj już odliczanie. I widzowie, musimy wpisać tajemny kod. Także musimy tutaj wpisać tajemny kod, widzowie, abyśmy po prostu mogli dalej przejść po prostu. Także dobra, klikamy sobie tutaj 2. Tutaj musimy sobie kliknąć 6. Dobra. 4, 5, 6 dokładnie. Teraz musimy tutaj troszeczkę poklikać, ponieważ musimy kliknąć 9. Także dobra, jeszcze raz 9. I tutaj musimy kliknąć znowu 6. Dobra, także kodzik to jest widzowie 2696. No i musimy kliknąć interact. No i dobra, jak widzicie, no to jesteśmy tutaj, dostajemy już nieskończonego expa. Wow, dobra, wczytało mi się coś. No i dobra, generalnie tutaj wam przedstawię właśnie wszystko, ponieważ mamy tutaj ukryte przyciski na tej mapie, które po prostu nam pozwolą tego expa dostawać sporo szybciej niż obecnie to stajemy, nie? Także no, naprawdę generalnie szybciej go będziemy dostawać, spokojnie widzowie, zaufajcie mi. Także dobra, no generalnie jak już wpiszemy to hasło, to musimy się udać w jedno miejsce, a mianowicie będziemy musieli się udać na taki domek. No i generalnie tam będzie po prostu taki przycisk do kliknięcia. A generalnie ten domek znajduje się dokładnie w tym oto miejscu. Także dobra, no lecimy tutaj i dosłownie tutaj możemy podlecieć, dobra. I tutaj mamy taki przycisk, dokładnie tak. No i ogólnie jak widzicie, no to już mamy więcej expa, ponieważ mamy już 2000, 2500, 4000. Także jak widzicie, no ten exp już leci naprawdę sporo szybciej. Dobra widzowie, a kolejna miejscówka jest dokładnie również w tym oto miejscu, także lecimy tutaj. Znowu ten sam domek, tylko tym razem musimy wejść tutaj na dół, dobra. I mamy tutaj takie schodki, dobra, i musimy iść tutaj i tutaj. I gdzieś tutaj dokładnie będzie, o, kolejny przycisk, dobra.
No i tutaj dostajemy jeszcze szybciej expa. Chwilka i szukamy kolejnych przycisków, które nam pozwolą po prostu tego expa dostawać jeszcze szybciej. Także dobra, widzowie. Dobra, także teraz musimy udać się w to miejsce. No i generalnie, widzowie, z racji tego, że po prostu ja dużo leveli po prostu wbiłem już nawet dzisiaj, no to trochę tego expa dostaję mniej niż wy pewnie będziecie dostawali. Ponieważ no teraz tak powinniście na oko, na tym etapie, na którym ja mam 10 tysięcy, to powinniście już dostać około 50 tysięcy expa. Ale generalnie, no, tak jak powiedziałem, ja już po prostu bardzo dużo tego expa zdobyłem dzisiaj nawet. No i po prostu przez to dostaję go trochę mniej. Dobra, no i widzowie, teraz musimy się udać dokładnie w to miejsce, które jest przed nami. Także dobra, dokładnie w to miejsce tam. Także dobra, biegniemy. Dobra, biegniemy, widzowie. No i dokładnie w tym oto miejscu. Tutaj na lewo, a teraz tutaj gdzieś. Tutaj chyba to było. Tutaj, nie tutaj, albo tutaj. Totalnie zgubiłem ten przycisk, ale gdzieś tutaj był, widzowie, zaufajcie mi. Chwilka, chyba będę musiał sobie sprawdzić, gdzie on był, ale mi się wydawało, że o, dokładnie, że tutaj był, dobra. No i dostaniemy tego expa jeszcze więcej teraz, jak widzicie. No ale tak jak powiedziałem, no niestety dzisiaj, no po prostu z racji tego, że wcześniej, wiecie, widzowie, no miałem tego expa, wiecie, jeszcze więcej zdobytego, no to teraz dzisiaj po prostu dostanę sporo mniej na odcinku. A szkoda, bo chciałem wam pokazać maksymalne możliwości tej mapki, no ale niestety tego się obejść za bardzo nie da. Tak po prostu jest to skonstruowane. Także dobra, no generalnie za chwilkę po prostu pokażę wam kolejny przycisk, także możemy lecieć po prostu i to dosłownie, bo ten przycisk również będzie na dachu. Tylko nie pamiętam dokładnie na której części, w sensie wiem, że gdzieś po tej stronie, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Także dobra, zaraz sobie zobaczymy w sumie. O, dokładnie w tym oto miejscu. Dobra, no a generalnie ten przycisk jest dokładnie w tym oto miejscu. Także dobra, gdzie on jest? Dokładnie tutaj. Dobra, jest to już ostatni przycisk, jaki po prostu dla was dzisiaj mam. No i ja na tej mapce zdobyłem 20 tysięcy expa, ale tak jak powiedziałem, no wy na tej mapce zdobędziecie sporo więcej, typu, no nie wiem, możecie zdobyć koło, patrzyłem ile ludzi dostałem z tej mapki expa, no to tak około 100-200 tysięcy, od 100 do 200 tysięcy. Generalnie przez to, że właśnie tak jak ja powiedziałem, no to ja dzisiaj dużo expa zdobyłem już, no to dostanę po prostu sporo mniej, czyli ja... No i co, to było już na tyle w tym filmie, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Więc jeśli tak, no to po prostu bardzo by mi było miło, gdybyście docenili tą pracę łapką w górę oraz subskrypcją z dzwoneczkiem. A czemu subskrypcją z dzwoneczkiem? Ponieważ aż 70% osób, a to jest bardzo dużo, po prostu nie subskrybuj tego kanału, a go i tak ogląda. Więc ułatw sobie życie i po prostu kliknij ten czerwony guzik tam na dole i zaznacz dzwoneczek, a ja naprawdę będę ci mega wdzięczny, ponieważ dla mnie, jako dla twórcy, będzie to ogromne wsparcie. A ponadto, no to pamiętaj, że każdy komentarz o treści klucz serduszkuje. Także napiszcie w komentarzu klucz, a ja wam przypnę serduszko. No i w sumie swoją drogą możecie, jak dotrwaliście do tego momentu, dać znać, co dzisiaj jedliście również na śniadanie. No i co, mam nadzieję, że po prostu odcinek wam się spodobał, tak jak powiedziałem, ponieważ mi się bardzo fajnie go nagrywało. No i dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków tego typu. No i co, zapraszam do stawienia łapki w górę, suba z dzwonem, do wejścia mojego Instagrama, WizzyFity. No a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, pamiętajcie jeszcze, że każdy komentarz o treści klucz serduszkuje. No i co, widzowie, trzymajcie się, no i cześć!